Słuchajcie, luzy na liczniku były tak duże, że ta zębatka przeskakiwała tutaj na tej zębatce drugiej. Ona tutaj pracuje w tej otworze. Tak to tutaj wygląda, tylko od tej strony i napędza tutaj tą zębatkę. Tak to tutaj było wypracowane, że nie było innej opcji, jak sprawdzić, co jest tego przyczyną. Okazało się, że są tutaj takie tulejeczki plastikowe i one już mają luz. Mają luz tutaj zarówno na tej średnicy dużej, w tym korpusie tutaj aluminiowym, jak i tutaj na samej ośce, czyli tu. Chwila zabawy na tokarce. Wytoczone są tulejki z brązu. Będą tutaj na wcisk osadzone z dwóch stron. Tu jest na nie miejsce z tej strony i z drugiej. I tutaj ta ośka w te tulejeczki. I tutaj będzie ładnie to wszystko spasowane, żeby licznik nie przeskakiwał. Tulejki są już osadzone. Tutaj je widać z jednej, z drugiej strony. Ośka chodzi w miarę luźno. Nie zacina się, ale luzu na boki praktycznie nie ma. I teraz tutaj nie ma opcji, żeby tutaj ta zębatka przeskoczyła. Wcześniej tutaj był taki luz poosiowy, że powstawało tutaj przerwa praktycznie między zębami i to przeskakiwało nieciągło równo. W tej chwili nie będzie takiej opcji. Za chwilkę tutaj wcisnę to kółeczko. Tylko muszę tutaj dobrze popatrzeć, bo ono jest tutaj troszeczkę ścięte. I tutaj na tej ośce też jest ścięcie, żeby dobrze trafić. I to tutaj będzie pracowało już w tej chwili. Będzie to wieczne. A te dwa plasticzki niestety się już wypracowały. Amortyzatory silnika. Tutaj już jest włożony amortyzator, który wydrukowałem na drukarce z materiału elastycznego, tak zwanego TPU. Tak to mniej więcej wygląda. To jest tam jakiś tam prototypowy wydruk. To jest jeszcze tutaj o milimetr za niskie, poprawiałem, ale tutaj już jest włożony docelowy. A tak dla porównania wygląda oryginał, który tu był. Gdyby to jeszcze było miękkie, to było pół biedy, ale to stwardniało i tak jak tu już widać, to się wszystko kruszy. Praktycznie, żeby to wyciągnąć, musiałem bardzo uważać, bo gdybym to pokruszył, no to później byłoby ciężko zdjąć wymiary. Chociaż tu nie jest problem, bo można wymiary zdjąć z tych elementów. Teraz pokażę, że to jest bardzo fajnie elastycznie zawieszone. Także tutaj nie ma jakiegoś tam problemu, że to jest na sztywno. To jest ciasno, że powiedzmy na tyle ciasno, że tutaj nie ma luzu, ale na tyle w miarę elastyczne, że da się tym poruszać, czyli jakiś tam element wygłuszający, tłumiący, amortyzujący spełnia swoją rolę. Wiadomo, że nie jest to oryginał, no ale nie da się tego kupić, a można sobie wydrukować. Tak to wygląda. O dziwo z drugiej strony, czyli od tutaj przejdziemy z tej strony. Od tej strony, gdzie go tutaj będzie widać.
Teraz widać to zawieszenie, które jest od góry i ono jest faktycznie tutaj miękkie. Tak jak widać tutaj wkrętakiem mogę to naciskać i ono tutaj nie wymagało wymiany, więc to co w oryginale zostawiłem w oryginale, a to od tyłu zostało wymienione. Także teraz silnik jest odpowiednio zawieszony. To z tyłu dlatego wysiada najpierw, dlatego że przeważnie magnetofon jest należąco lub pochylony do tyłu i ono jest dwa razy bardziej obciążone albo kilkukrotnie bardziej obciążone niż to u góry, to górne, czyli to od strony paska napędowego. Tak to wygląda. Teraz na pewno ileś lat podziała dobrze. Napraw nie widać końca. W tej chwili musiałem rozebrać silnik na czynniki pierwsze. Po prostu tutaj okazało się, że ten musiałem wymienić amortyzator. Po wymianie tego amortyzatora, tutaj taki powiedzmy wydrukowałem z takiego materiału gumopodobnego. No, innego się nie da, a tamta guma była całkowicie. Tutaj momencik, zaraz wam pokażę. Ona się kupy trzyma, ale jak ja bym ją ścisnął, musicie mi wierzyć, że ona jest całkowicie stwardniała, tak odciśnięta od spodu. Ten silnik przez to był w innej pozycji i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że po złożeniu silnik trafił w swoją pozycję i nie do końca chce chodzić tak jak potrzebny, czyli przyzwyczaił się do starej pozycji. Co tu się jeszcze okazało? Ta tulejeczka, ona teraz tak sobie luźno chodzi, ale to wcale nie było tak różowo z nią. Ona praktycznie była zatarta. Ona powoduje, że no, kasuje luz jakby pomiędzy tym jarzmem a wirnikiem, czyli tak naprawdę ustala pozycję wirnika, można by powiedzieć, tak? No tutaj jedną ręką teraz tego nie dam zrobić. Także kolejne wyciąganie silnika, kolejne tutaj czyszczenie, smarowanie. Także mam nadzieję, że w końcu dobrnę do finału, ale co ruszę, to słuchajcie, jest do przeglądu, także masakra z tym magnetofonem jest. Ilość czasu, który tutaj poświęciłem, to już przechodzi ludzkie pojęcie. Już się teraz to już zawziąłem właściwie, żeby go skończyć, ale chyba jeszcze żaden magnetofon mnie tak tutaj nie przećwiczył jak ten.